Nie wiem, czy jakikolwiek odcinek na tym kanale zajął mi tyle czasu, co ten. Naprawdę poświęciłem nad tym filmem mega dużo godzin i mam nadzieję, że docenicie to łapkami w górę i słowami. Jest to film, który przygotowywałem razem z członkami mojego Discorda, Strefa Karier oczywiście. Zapraszam na niego. Obecnie odbywa się na nim fajny event styralnie. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, no to zapraszam, możecie sobie zajrzeć. Jeżeli ktoś wie, no to również zapraszam, żeby poobserwować. No i co? Lecimy do odcinka. Myślę, że nie muszę jakoś zbytnio tłumaczyć, o co chodzi w tym odcinku. Wszystko jest w tytule, ale szybciutko wam skrócę. Jest to film, w którym przygotowałem specjalnie dla was 100 storyline'ów. Są to storyline'y dwóch typów. Pierwszy to, jak widzicie, storyline'y przed rozpoczęciem kariery. No i tutaj mamy różne wyzwania, challenge'y. Po prostu storyline'y, jak na przykład, nie wiem, duma narodu. Wybierz dowolnego menadżera, a nas nie ściągać zawodników głównie z tej samej narodowości. Tak samo jak robił to na przykład Wolves. Właściciel wymalonego klubu zatrudnia nowego menadżera pochodzącego z tego samego państwa i pragnie budować kolonię poza granicami kraju, z którego pochodzi. Mamy tutaj również zadania, przebieg kariery, proponowane kluby, które ja wam wskazuję, jakby, które możecie wybrać do tego challenge'u, do tego storyline'a. Bardzo moim zdaniem fajne pomysły tutaj są. A także druga część, ta obszerniejsza, która zawiera 90 punktów i ta część druga to są storyline'y w trakcie kariery, tak? Czyli takie jak ja na przykład używam w karierze Monzą, czyli oczywiście kariera, którą prowadzę na tym kanale, jako serię po prostu na tym kanale. Myślę, że część z was może ją znać. No i tutaj mamy, tak jak mówiłem, już 90 różnych punktów, różnych i pozytywnych, i negatywnych storyline'ów, takich, które mocniej wpływają na grę, ale też takie bardziej wizualne, jak na przykład, nie wiem, czy gdzieś tutaj jest. O właśnie, tak jak tutaj, zmień korki piłkarzy U21 na te same modele Adidasa w ramach jakiejś współpracy tutaj z właśnie Adidasem, albo zmień wszystkich albo zmień buty wszystkich zawodników na Nike. Tak jak widzicie, nowy sponsor obuwia, pełno różnych punktów. Mamy właśnie również takie bardziej negatywne, czyli w najbliższym meczu postać wylosowanego zawodnika na ławkę, a właściwie na rezerwę tutaj powinno być, więc szybka korekta. Są też takie ultra negatywne challenge, storyline'y, tak jak właśnie kredyt. Właściciel twojego klubu musiał zapłacić naprawdę pokaźną sumę pieniędzy do komisji ligi, no i musiał wziąć duży kredyt, dlatego my musimy obniżyć swój budżet o 60%, ale również oczywiście są pozytywne albo neutralne. Kup zawodnika ze statusem wykazuje wielki potencjał lub wyższym w formie po prostu tego, że właściciel wymaga od nas tego. Punktów jest naprawdę dużo, no tak jak mówiłem, 90 tych w trakcie gry. Musi być ich wiele, bo one nie mogą się powtarzać. Ja oczywiście w karierze Monzą miałem tylko 10 tych punktów, ale tutaj będzie ich 90. No i od następnego odcinka, właściwie nie od następnego odcinka, od następnego sezonu karier Monzą będę używać tej listy. Oczywiście link do niej macie w opisie. Będzie link do pobrania oraz link do Worda, gdzie będziecie mogli sobie to wszystko przeczytać. Oczywiście tutaj są jeszcze jakieś podpowiedzi. Po prostu jeżeli nie wiedzielibyście, jak coś zrobić, no to tutaj dwa króciutkie punkty, żeby można było przeczytać. No i oczywiście na koniec podziękowania osobom, które pomagały. No a pomagały mi oczywiście osoby z Discorda, tak jak już mówiłem. No a najbardziej tutaj udzielili się panowie wymienieni na samym dole na fioletowo. Także wielkie propsy dla nich w komentarzach. No i oczywiście łapeczki w górę dla nich. Nie wiem, czy mogę wam tutaj coś jeszcze wytłumaczyć. Naprawdę polecam tego używać. Jest to bardzo fajny pomysł. Jeżeli nie wiecie, jak tego używać, no to już wam pokazuję. Wpisujecie sobie random number generator w Google po prostu, no i przenosi was na taką stronkę. Wpisujecie sobie minimum 1, maksimum 90, no i generujecie liczbę, no i wyszło 23. Teraz wchodzicie sobie właśnie w storyline'y, wait a second, mamy 23 oczywiście było. No i błędy w rejestracji juniorów. Przez złe zarządzanie szkółką juniorów komisja ligi zakazuje ci scoutingu do końca sezonu. No i na fioletowo zadanie, które musimy zrobić, anuluje wszystkie scoutingi do końca sezonu. Także te punkty naprawdę ciężko, żeby się powtarzały. Oczywiście no nie jest ich jakoś mega dużo, ale no 90 punktów to jest moim zdaniem nadal bardzo dużo. Polecam tego używać. Wspominałem już o tym na wielu odcinkach. Wiele osób też z was pytało, bo wspomniałem o tym na filmie bodajże z tipów na realizację karierę. Także od tego momentu poszły jakieś prośby właśnie, żebym tą listę wysłał i dopiero teraz została ona stworzona. Także pobierajcie sobie ją, sprawdzajcie. Wpływa to mega na realizm, bardzo fajnie urozmaica grę. No i dzięki temu FIFA jest trochę bardziej nieprzewidywalna i nie taka jednakowa. No i co, no króciutki odcinek. Przedstawiłem wam, myślę, to wszystko bardzo, bardzo prosto, bardzo jasno. Mam nadzieję, że będziecie tego używać, bo mówię, no naprawdę się postarałem przy tym, zresztą przy pomocy tutaj osób z Discorda. Pamiętajcie o łapeczkach w górę, osób subskrypcjach, no i ja lecę, siema.